Cześć, jestem Kradziego Dokonu. No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanej reakcji chemicznej metatom bilansu elektronowego. Podaj nazwy systematyczne substancji będących utleniaczem i substancji będącej reduktorem. Ok, zaczynamy tutaj od stopni utlenienia miedzi. Tutaj będziemy mieć na plus drugim. Widzimy tak, bo mieć ma różne wartościowości. Tutaj natomiast mamy dwójkę, która jest z tlenu. Tutaj nie mamy nic. To oznacza, że tu jest na plus pierwszym. Natomiast jeżeli chodzi o węgiel, to nie jest taka sprawa prosta. Tu mamy CHO grupę, czyli na zerowym, natomiast w grupie karboksylowej na plus drugim. Dobra. No to lecimy. Zaczynamy od bilansu elektronowego, robimy proces utleniania. Czyli ten, w którym stopień utlenienia nam wzrasta. Tutaj mamy zera na plus drugi. Zatem to z tej strony musimy dodać dwa elektrony. Proces redukcji i tutaj bierzemy mieć. z dwójki. Na jedynkę, więc tutaj dodajemy jeden elektron. To, żeby było tak samo jak u góry, to wymnażamy to razy dwa i mamy wtedy dwa su, dwa elektrony i tutaj dwa su. Ok. No to dwójka tam, gdzie miedzizna na drugim stopniu utleniania, czyli tutaj damy dwójkę, jak i dwójkę tam, gdzie mamy na drugim stopniu utleniania, ale tu już są dwa. Więc tutaj dajemy dwójkę. Hop. No i musimy tutaj resztę posprawdzać. Otóż mamy tutaj z tej strony raz, dwa, dwa wodory, Tutaj 2 razy 2 to 4, czyli mamy 6 wodorów. Tutaj mamy 2, tutaj też 2, więc tutaj należy dać dwójkę, aby też mieć 6 tych wodorów. To sprawdźmy sobie jeszcze. Tleny, tutaj jest 1, tutaj 2 razy 2 to 4, czyli po tej stronie mamy łącznie 5 tlenów. To teraz tutaj. Raz, dwa, trzy, i kolejne dwa pięć wszystko nam się tutaj zgadza ok co my tutaj mamy podać jeszcze substancja będącej utleniaczem utleniaczem jest miedź mm, dokładniej wodorotlenek miedzi bo to stąd pochodzi reduktorem jest metanal podaj nazwy systematyczne substancji Aha, no i tyle. To jeszcze raz. Utleniaczem jest wodorotlenek miedzi 2, a reduktorem metanal. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i. No i już.